Witam, oto sztyca regulowana Transix, która jest sprzedawana w znanej sieci sklepów sportowych z niebiesko-białym logiem. Sztyca przychodzi zapakowana dość skromnie, bo w kartonowym pudełku do wysyłki znajdziesz ją zawiniętą jedynie w foliopak. Ta wersja jest najdłuższa, posiada 170 mm skoku i jak widać jest to produkt wykonany na Tajwanie, więc to już jakiś plus. W środku znajduje się bardzo dokładna instrukcja obsługi ze zdjęciami. Oraz schludnie zawinięty, kompletny zestaw niezbędny do instalacji. W jego skład wchodzi pancerz z końcówkami, stalowa linka ze skręcaną baryłką, która umieszcza się w manetce, końcówka linki oraz w pełni metalowa manetka, co ważne, z dźwignią pod kierownicą i otwieraną obejmą, więc można ją dokładnie dopasować pod kciuk, a do jej założenia nie trzeba ściągać chwytów i klamki hamulcowej. Dzięki tak bogatemu wyposażeniu, oprócz kluczy ampulowych i obcinaczki do linek, nie będziesz potrzebować nic więcej do jej montażu, który jest całkiem prosty i porządnie opisany w instrukcji obsługi. Sztyca występuje w dwóch najpopularniejszych średnicach, 39 i 31,6, oraz trzech długościach, 120, 150 i 170 mm. Ja wybrałem najdłuższą opcję, bo uważam, że im więcej skoku sztycy, tym lepiej. Niestety ma to jednak swoje konsekwencje, gdy sztyca w tej wersji waży mniej więcej dwa razy tyle, co przeciętna sztywna sztyca, czyli 670 g, a do tego dochodzi jeszcze waga manetki i pancerza. Co ważne, Transix ma regulację na dwie śruby, a nie na jedną, więc jest tak, jak być powinno i można ją ustawić dokładnie pod takim kątem, jaki potrzebujesz. Drobnym minusem jest jednak jej jarzemko w kształcie łódeczki, które ma małą powierzchnię podparcia, więc prawdopodobnie będzie łatwiej na nim wygiąć pręty siodełka, ale gdzieś musiano ukryć oszczędności. Dużym plusem za to są jej wymiary, bo jak na tak duży skok jest dość krótka, dzięki czemu bez problemu mogłem ją zainstalować do Dartmoora Primala w rozmiarze M, o którym film już niebawem. Transix, podobnie do swojej konkurencji, ma bardzo prostą budowę i w środku znajduje się tylko nierozbieralny kartridż, dlatego jej serwis ogranicza się wyłącznie do czyszczenia i smarowania. Nie znajdziesz tu złotej anody, regulacji skoku jak w OneUpie lub systemu łatwego odpowietrzania jak w najlepszych hydraulicznych sztycach Bajkiołka, które omawiałem wcześniej. Masz za to nową sztycę w cenie praktycznie samej manetki od innych firm, na którą masz 2 lata gwarancji i która po prostu działa. Więc jeśli Twoja rama ma możliwość zamontowania sztycy z wewnętrznym prowadzeniem pancerza, a Ty lubisz trochę bardziej agresywną jazdę i męczysz się na zwykłej sztywnej sztycy, to nawet się nie zastanawiaj. Transix produkuje od lat i ich sztycy znajdują się w bardzo wielu, nawet tych najdroższych rowerach, jak Trek lub mój Special Ace Tam Jumper, a ten model w promocji wraz z metalową manetką i pełnym zestawem do montażu kosztuje 350 zł. Uważaj tylko, żeby założyć linkę z baryłką w manetce w sposób pokazany w instrukcji i ciesz się w końcu wolnością w czasie zjazdów i skakania bez wbijającego się siodełka. Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Ci się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!